Witajcie w Holokronie. Dzisiaj omówimy sylwetki najciekawszych łotrzyków czy wannabe przestępców w uniwersum Gwiezdnych Wojen, zarówno tych kanonicznych, jak i tych, których pamiętacie z legend. Materiał powstał przy współpracy z firmą MSI i Nvidia. Zapraszam. Pewnie większość z was spodziewa się tutaj Hana Solo, ale zapewniam, że jest masa innych ciekawych postaci prócz naszego kultowego przemytnika. Niech przykładem tu będzie m.in. Enfys Nest. Jako przywódca gangu, znanego jako Jeźdźcy Chmur, Enfys Nest zyskał sobie całkiem niezłą reputację. Przedstawiony w filmie o Solo, ten tajemniczy wojownik dokłada wszelkich starań, by wykreować sobie określony wizerunek, z obliczem zasłoniętym przerażającą maską i głosem ukrytym przez wokoder w napierśniku. Enfys z czasem zyskał sobie całkiem niezłą reputację. To, co czyni go szczególnie godnym uwagi, to sposób, w jaki jest on wykorzystywany do osiągnięcia bardziej szlachetnych celów. W książce Solo, a Star Wars Story The Official Guide autorstwa Pablo Hidalgo, ataki dokonywane przez jeźdźców chmury były wymierzone w karmazynowy świt i odniosły pewien sukces w udaremnieniu celów przestępczego syndykatu. Tym samym, chociaż był z zasady zły, to przysłużył się dobru galaktycznego ogółu. Cad Bane. Kiedy Jango Fett został pokonany przez Mace'a Windu w bitwie o Geonosis, stanowisko najbardziej niesławnego łowcy nagród w galaktyce zostało zwolnione, a Cad Bane zręcznie wkroczył w tą rolę. W odcinku drugiego sezonu Wojny Klonów Darth Sidious zatrudnił Bane'a, aby zinfiltrował świątynię Jedi na Coruscant i ukradł Holokron, co ku zaskoczeniu mu się udało. Praca dla kogoś, kto w przyszłości podbił prawie całą galaktykę, przyniosła Bane'owi ogromną sławę w środowisku przestępczym, której przykładowo Han nigdy by nie osiągnął, nawet gdy pomógł zniszczyć Gwiazdę Śmierci. Kay Wes. Kay Wes była młodą złodziejką z dzielnicy robotniczej w Cantobite. Dzięki wytrwałości i przyjaźni z Nixem była w stanie w końcu podjąć się pracy, która miała zmienić jej życie na lepsze i pozwolić jej porzucić ten rodzaj życia. Ale jak to się skończyło? Tego oczywiście dowiecie się z gry Star Wars Outlaws, która jest ekscytującą grą akcji, oferującą emocjonujące przygody w otwartym świecie. Gracze wcielają się w postać wspomnianej Wes, szmuglerki, która eksploruje galaktykę i stawia czoła różnym wyzwaniom. Ale żeby odpalić grę w tak oszałamiających detalach, potrzeba będzie prawdziwego potwora w bebekach waszego peceta. Odpowiedzią jest karta MSI Nvidia GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G, nazwa godna eksperymentalnego myśliwca TIE. Karta ta jest jedną z najpotężniejszych kart graficznych na rynku. Oferuje ona 24 GB pamięci GDDR6X, co zapewnia znakomitą wydajność w grach. Dzięki architekturze Ada Lovelace obsługuje Ray Tracing i DLSS 3.5, co pozwala na uzyskanie realistycznej grafiki w wysokich rozdzielczościach. Ray Tracing jest przy okazji jednym z kluczowych elementów, które podnoszą jakość wizualną Star Wars Outlaws. Światło w grze jest symulowane w sposób realistyczny, co prowadzi do naturalnych cieni i efektownych odbić. Model Gaming X Trio charakteryzuje się zaawansowanym chłodzeniem, co pozwala na stabilną pracę w ekstremalnych warunkach. Idealna do gier w 4K i VR-ze oraz intensywnego renderowania. Naturalne cienie, złożone oświetlenie globalne i oczywiście wspomniany DLSS. Technologia opracowana przez Nvidia, wykorzystująca sztuczną inteligencję do poprawy wydajności graficznej. Dzięki niej gracze mogą cieszyć się płynniejszą rozgrywką, wyższą jakością obrazu i optymalizacją wydajności. Ostatnią technologią, którą warto omówić, jest Nvidia Reflex. Ta innowacja skupia się na redukcji opóźnień, która jest nieoceniona w szybkich grach akcji. Dzięki temu mamy lepszą reakcję w grach oraz monitorowanie wydajności w wymagających momentach w grze. Dash Rendar. Jedna z moich ulubionych postaci z legend. Dash nie jest już niestety kanoniczny, aczkolwiek wciąż wierzę, że to się zmieni. Główne przygody Dasha rozgrywają się między epizodem 5 a epizodem 6, gdzie Rendar był przemytnikiem, który dowodził zmodyfikowanym frachtowcem Corellian YT-2400 wraz ze swoim droidem towarzyszem i drugim pilotem LEBO-2D9. Chociaż, jak wspomniałem, Rendar nie jest już częścią oficjalnego kanonu, statek bardzo przypominający Outridera pojawił się w odcinku trzeciego sezonu Rebeliantów, więc kto wie, kto wie. Ketsu Onyo. Ketsu Onyo była wojowniczką Mandalorian, która zdezerterowała z Imperialnej Akademii wraz z Sabine Wren. Po raz pierwszy pojawia się w odcinku drugiego sezonu Rebeliantów, gdzie Ketsu i Sabine nawiązały silną więź. W końcu Ketsu została łowczynią nagród.
Kiedy nadarzyła się okazja, by zdobyć więcej kredytów, Ketsu porzuciła Sabin i pogrążyła się jeszcze bardziej w przestępczym życiu, stając się członkiem niesławnego syndykatu przestępczego znanego jako Czarne Słońce. Chociaż Ketsu ostatecznie dołączyła do sojuszu rebeliantów, wciąż posiada reputację bezwzględnej łowczyni nagród. Doktor Aphra. To z kolei moja ulubiona postać z nowego kanonu. Shelly Lona Aphra była archeologiem zwerbowanym przez Darth Vadera po bitwie o Yavin. Aphra wraz ze swoimi towarzyszami droidami zabójcami, Triple Zero i BT-1, wypełniła kilka misji dla Lorda Sithów, zanim straciła jego łaski, a po sfingowaniu własnej śmierci kontynuowała wędrówkę po galaktyce z dwoma droidami. Aphra występowała pod pseudonimem Joystick Chevron. Ma na koncie masę bardzo ciekawych przygód, w których poznała ogromną ilość znanych lub mniej znanych bohaterów sagi. Zdecydowanie jedna z lepiej napisanych postaci w nowym kanonie. Kira. Kiedy Han dorastał na ulicach Corellii, nawiązał bliską relację z Kirą, inną łowczynią, która pracowała dla Lady Proximy. Para została rozdzielona, ale młody Han przysiągł, że spotka się ponownie ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa. Kiedy Kira i Han odnajdują się na gwiezdnym jachcie Draydena Vossa, Kira zdołała awansować już na stanowisko kierownicze w przestępczym syndykacie karmazynowego świtu i od tamtego momentu sama kieruje swoim losem. Podczas galaktycznej wojny domowej spiskowała przeciwko Imperium i robiła wszystko, by obalić Sithów, chociaż robiła to raczej dla swojego interesu niż z powodu miłości do galaktyki. Maz Kanata. Maz ma długą i bogatą karierę po złej stronie prawa. Mimo że w epizodzie 7 jest teoretycznie przedstawiona jako postać pozytywna, to cały jej majątek, którym zarządza i rozwija, pochodzi z pirackich łupów, utrzymując dzięki nim cały swój dwór, a właściwie to cały zamek na Takodanie. W jej posiadaniu znajduje się także miecz Anakina Skywalkera. Aczkolwiek Kanata miała nieco więcej czasu na zdobycie sławy, ponieważ pochodzi z nieznanej póki co rasy obcych, która odznacza się długowiecznością. Kanata, kiedy poznajemy ją w filmie, ma już ponad 1000 lat. Ponda Baba. Ponda Baba był bandytą, który uratował doktora Corneliusa Evazana przed łowcą nagród. Obaj założyli spółkę i zaczęli przemycać przyprawy dla Jabby, co spowodowało, że stali się poszukiwani w wielu systemach. Gdy wdał się w kłótnię z Luke'em Skywalkerem, stracił kończynę wskutek działania Obi-Wana Kenobiego. Evazan próbował później przyszyć ramię Baby, wykorzystując swoje medyczne umiejętności, ale ostatecznie niemal zabił przyjaciela, gdy zabieg się nie powiódł. Odcięte ramię Baby ostatecznie trafiło w ręce Posli, gdy kontynuował śledztwo w sprawie pary. Posla włożył ramię do słoika i schował je na swoim statku. Potem Baba doczekał się cybernetycznego ramienia, ale to już inna historia, którą poznacie m.in. w komiksach o doktorze Aphrze. Hondo Onaka. Hondo Onaka był piratem i bandytą, którego różnorodne wyczyny przyniosły mu rozgłos i niesławę w całej galaktyce. W trakcie bogatej i trwającej dziesięciolecia kariery Onaka jako szef samozwańczego gangu i firmy Onaka Transport Solutions często wplątywał się w konflikty z różnymi siłami galaktycznymi. Chociaż przede wszystkim samolubny, zapewniał kluczową pomoc i wsparcie swoim sojusznikom w Republice Galaktycznej podczas wojen klonów, a później sojuszowi na rzecz przywrócenia Republiki podczas galaktycznej wojny domowej i ruchowi oporu podczas wojny pierwszego porządku z ruchem oporu. Oprócz swoich licznych eskapad, Onaka napisał kilka książek i zainspirował wielu bandytów do pójścia w jego ślady. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie linkowanie do najnowszej karty graficznej od MSI oraz Nvidia GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G. A ja dziękuję za oglądanie i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.